Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Dziś powraca temat Bigfoota, bo wielka stopa nieustannie zyskuje w USA na popularności. Bigfoot to jeden z głównych powodów, dla których przeciętny Amerykanin idzie do lasu. Każdego roku powstają kolejne organizacje zajmujące się poszukiwaniem i badaniem wszystkich okoliczności związanych z Bigfootem, a także innymi kryptydami. Jest to okazja, aby nie tylko przybliżyć ich badania, ale wspomnieć także o kryptozoologach, którzy działają w tym temacie od kilkudziesięciu lat. Takim znanym i zasłużonym amerykańskim kryptozoologiem jest Eric Altman, który od prawie 30 lat prowadzi własne śledztwo i badania nad wielką stopą i kryptydami, jakie można spotkać w USA. Centrum jego uwagi znajduje się na obszarze Chestnut Ridge w Pensylwanii, gdzie obecnie mieszka. Altman jest nie tylko kryptozoologiem, ale także entuzjastą zjawisk paranormalnych. Jest on założycielem i dyrektorem Pennsylvania Cryptozoology Society oraz dyrektorem wykonawczym Pennsylvania Bigfoot Society. Współprowadził znaną audycję radiową o nazwie Beyond the Edge przez 12 lat i osobiście zbadał ponad 300 raportów z obserwacji Wielkiej Stopy w całym kraju. Organizował East Coast Bigfoot Conference od 2000 do 2011 roku. Obecnie organizuje festiwal o nazwie Pennsylvania Bigfoot Camping Adventure, który trwa od 2016 roku. Występuje także w telewizji i można go zobaczyć w programie Paranormal Declassified na Travel Channel i Fright Club na Discovery Plus. Jest legendą w świecie kryptozoologii i zdecydowanie przyczynił się do powstania wielu książek i artykułów na temat kryptydów. Kryptozologia jest dla Altmana nie tylko sposobem na życie, ale także rodzinnym biznesem. Jego siostra jest badaczką zjawisk paranormalnych i robi to razem ze swoim mężem. Z kolei syn Altmana chodzi razem z ojcem do lasu badać miejsca, gdzie pojawiło się coś dziwnego. Takie chodzenie w poszukiwaniu Bigfoota ma nawet swoją nazwę i jest to Squatching! Taki squatching powstaje z pasji, a potem nie można już bez tego żyć. Jest to jak królicza nora. Kiedy raz się w nią zagłębisz, nie wiesz gdzie się skończy, a po drodze wszystko wydaje się mieć zakręty i zwroty akcji i cały czas się zmienia lub pojawiają się inne aspekty zjawiska. Im dłużej jest się w to zaangażowanym, to wszystko staje się coraz dziwniejsze. Przez pierwsze lata pasjonowania się kryptydami, Altman pozostawał niezdecydowany, czy wierzyć w ten fenomen, czy uznać go raczej za zwykłą bzdurę. Przełom nastąpił w dniu, kiedy po raz pierwszy w swoim życiu zobaczył wyraźne ślady wielkiej stopy. Zobaczył wówczas cztery odciski wgniecione w ziemię na jakieś 5 cm głębokości. To wydarzenie zmieniło jego spojrzenie na kryptydy i na obecność Bigfoota. Miało to miejsce wczesna trycz Pensylwanii. Altman pojechał tam, bo ktoś do niego zadzwonił i dał mu namiary na te ślady. Te ślady zostały pozostawione przez jakąś realną istotę i nie wyglądały, jakby były fałszywe lub zrobione przez gołe ludzkie stopy. Coś dużego pozostawiło te odciski ślady stóp na ziemi. A jeśli coś pozostawia takie ślady, to znaczy, że coś takiego istnieje. Cały Twój świat jest się w stanie zawalić, kiedy zdajesz sobie sprawę, że to coś może istnieć naprawdę. Co to może być? Może to jeszcze nieodkryty gatunek zwierzęcia. Taka jest główna teoria na ten temat. Inna teoria uznaje, że Bigfoot może być E.T., który wyskoczył z latającego spotka. Niektórzy uważają, że taki Bigfoot może mieć charakter międzywymiarowy, a inni, że może to być duch neandertalczyka albo wszystkie te rzeczy naraz. A my gonimy za tym, co uważamy za gatunek zwierzęcia, gdy w pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że jest to coś zupełnie innego, całkowicie międzywymiarowego. Ale jeśli jest to istota międzywymiarowa i zostawia ślady, to oznacza to, że ma zdolność, aby przynajmniej chwilowo stać się ciałem fizycznym. Istnieje tak wiele różnych opinii na temat tego, czym jest Bigfoot, i niestety nie mamy żywego okazu, ani nawet martwego, żeby powiedzieć: OK, to jest właśnie to. Jeśli jest to zwierzę z krwi i kości, to znaczy, że to coś oderwało się od łańcucha hominidów, gdy rozwinęliśmy się z naczelnych w człowieka, i to coś stało się własnym gatunkiem, który nadal się rozwija, rozmnaża i istnieje. To, że wielu ludzi uważa, że Bigfoot jest międzywymiarowy, wynika z tego, że ślady stóp nagle się kończą bez powodu i nie ciągną się już dalej. Są tacy, którzy twierdzą, że widzieli, jak wielka stopa dematerializuje się tuż przed ich oczami. Czy można wierzyć takim świadkom? Z raportów z lat 70. wynika, że wśród świadków są tacy, którzy twierdzili, że widzieli wielką stopę schodzącą z rampy Ufo. Mamy więc do dyspozycji wiele możliwości. Nie wiem, czy któraś z nich jest prawidłowa, czy może wszystkie są prawidłowe? Trudno powiedzieć, ale skłaniam się ku temu, że może to być gatunek, którego po prostu jeszcze nie odkryliśmy. Wszystko jest możliwe? Najtrudniej jednak zaakceptować to, że to coś potrafi zniknąć, po prostu rozpłynąć się w powietrzu. Pewnego razu Altman wraz z dużą grupą badaczy natrafił na zestaw śladów Bigfoota, który maszerował przez las. Ślady stóp były rozstawione od siebie w odległości około dwóch metrów. Człowiek o naprawdę długich nogach może co najwyżej zrobić połowę takiego kroku. Kroki pojawiły się nagle tak, jakby to coś zostało zrzucone wprost z powietrza. Przez jakiś czas szło przed siebie, by następnie zniknąć dosłownie bez śladu. Coś podobnego często towarzyszy śladom zostawianym przez Bigfooty. Pewien myśliwy z Pensylwanii razem z trójką przyjaciół wybrał się kiedyś do lasu tuż przed sezonem na indyki, aby sprawdzić, jaka jest populacja tych ptaków. I w pewnym momencie on i jego przyjaciele natknęli się na błotnisty dół na szlaku dla kładów. A tam były odbite cztery duże ślady bosych stóp, które po prostu przeszły przez ten błotnisty dół na tym szlaku. Myśliwy zawiadomił Altmana, a ten, kiedy przyjechał na miejsce, dokonał gipsowych odlewów tych odcisków. Obejrzał je dr Jeffrey Meldrum i Cliff Berickman z organizacji Finding Bigfoot. Obaj zgadzają się, że to prawdziwe ślady, ale co dziwne, były to tylko cztery ślady. Trop nie miał ani swojego początku, ani końca, i ślady stóp odbiły się tylko w błotnistym dole. Badacze przeszukali cały las dookoła w poszukiwaniu kolejnych, ale nic nie znaleźli. Jeśli byłoby to jakieś zwierzę, powinno zostawić po sobie inne ślady, ale nic nie znaleziono. Odciski stóp były bardzo duże miały 45 cm długości i 20 cm szerokości po biciu stopy. Czy to coś naprawdę istnieje? Te istoty być może żyją tuż obok nas, ale po prostu ich nie widzimy. Posiadają zdolność, żeby przez chwilę być w tym samym wymiarze co my. Niektórzy pytali Altmana, skąd wie, że te ślady nie zostały zostawione przez żartownisiów. Odpowiedzi udzielał jednak gipsowy odcisk stopy, który był niezwykle dokładny i pokazywał palce poruszające się w ziemi. Palce znajdowały się w różnych pozycjach przy każdym odcisku. Na jednym z odcisków duży palec był trochę przesunięty w prawo, a cztery mniejsze palce były rozchylone z powodu błota. Ale na kolejnym odcisku wszystkie palce były ustawione w innym kierunku i pod innymi kątami. Wyglądało więc, jakby zostały wykonane przez żywą stopę lub coś, co naprawdę posiada stopę, która może takie odciski wykonać. Nie była to z pewnością jakaś silikonowa forma odcisku stopy lub ktoś z deptakiem na bucie. Odciski stóp, nawet dla laika, wyglądały prawdziwie. Poszukiwanie kryptydów w lesie to nie tylko ich odbite ślady, ale i dźwięki, które te istoty z siebie wydają. W tym przypadku trzeba mieć pewne doświadczenie i potrafić odróżnić od siebie dźwięki, jakie wydają z siebie dzikie zwierzęta. Altman chodzi do lasu od ponad 30 lat, ale opowiadał, że były chwile, kiedy słyszał rzeczy, które przyprawiały go gęsią skórkę. Były to głośne wycia, trwające 10-15 sekund, gardłowe ryki, piski, a nawet dźwięki przypominające krzyki małp człekokształtnych. Były to przede wszystkim dźwięki, które brzmiały tak, jakby nie należały do miejsca, w którym było je słychać. I niektóre z tych dźwięków udało się Altmanowi nagrać. Tych nagranych dźwięków słuchali inni ludzie w terenie, inni eksperci od dzikiej przyrody, biolodzy, którzy mówili, że nie jest to pies, że nie jest to jeleń, ani lis, ani sowa. Te dźwięki to było coś, czego nigdy wcześniej nie słyszeli i nie wiedzieli, jak to wyjaśnić. Nie dochodziły one z innej doliny lub z innego pasma górskiego. Były gdzieś blisko. Jest to niepokojące, ponieważ nieoczekiwanie zdajesz sobie sprawę, że jesteś tam z czymś, co może być dwa razy większe od ciebie. To coś może mieć 3 metry wysokości, ważyć 2300 kg i prawdopodobnie mogłoby cię zgnieść jak winogrono. Więc wszystko to może być naprawdę niepokojące. Altman słyszał takie dźwięki nie tylko w całej Pensylwanii, ale także podczas swoich podróży po Pacyficznym północnym zachodzie, czyli po stanach Washington, Oregon i Kalifornia i w Stanach Zatoki Meksykańskiej. Kiedy był w Teksasie w 2005 roku, usłyszał krzyk dochodzący z jeziora Cado, który dosłownie osadził go w miejscu. Altman szybko zdał sobie sprawę z tego, że naprawdę żyje tam coś, co wydaje niepokojąco dziwne dźwięki. I nie wiadomo, czy była to wielka stopa, ponieważ nie można było zobaczyć, jakie zwierzę wydało takie dziwne dźwięki, ale niewątpliwie żyją tam jakieś dziwaczne zwierzęta, wydające z siebie szalone i groźne odgłosy. Bigfoota zaobserwowano we wszystkich amerykańskich stanach. Przez jakiś czas uważano, że Hawaje i Rhode Island to jedyne dwa stany, w których nie widziano wielkiej stopy, ale w rzeczywistości i tam zarejestrowano raporty ze spotkań z Bigfootem. Kryptydy stały się nieoczekiwanie atrakcyjną częścią amerykańskiego folkloru. Wiele miast w USA ma nawet swojego lokalnego potwora, dla którego każdego roku organizuje się festiwal. Świętuje się potwora z Grafton, potwora z Flatwoods, diabła z New Jersey lub skłonka z Pensylwanii. Do tego dochodzą festiwale poświęcone Bigfootom, Scuncapes, Buggyman i wielu innym. I to nie jest fenomen, który zaczął się w latach 50. lub 60., bo trwa on od wielu setek lat. I nie jest to tylko zjawisko wyłącznie północnoamerykańskie. Okazuje się, że Wielka Stopa to zjawisko globalne. Różne kraje mają różne nazwy dla swoich stworzeń, takich jak Bigfoot. Na przykład Australia ma swojego Yowie, Chiny mają Jerena, a Almazy pochodzą z Rosji. Najbardziej znany wizerunek Bigfoota w USA zarejestrowali na taśmie filmowej Patterson i Gimlin. Ich film, pokazujący spacerującego wzdłuż potoku Bigfoota, wywołał wiele kontrowersji. Ale Altman uważa, że film jest autentyczny i przedstawia prawdziwego Bigfoota. Patterson i Gimli wiedzieli, że w rejonie Bluff Creek odkryto ślady i odciski stóp. Byli tam inni badacze, którzy także znaleźli ślady Bigfoota, zanim dotarli tam Patterson i Gimlin. Nie był to przypadek, bo nawet kilka lat wcześniej Roger Patterson odkrywał ślady Bigfoota w tym miejscu. Dlatego obaj wiedzieli, że w tym rejonie coś jest, i pojechali tam, aby spędzić trochę czasu na biwakowaniu i poszukiwaniach. Po prostu znaleźli się w odpowiednim miejscu nad tym strumieniem, kiedy okrążyli powalony pień i przestraszyli samice wielkiej stopy. To historyczne spotkanie z Bigfootem miało miejsce w Kalifornii, i większość ludzi błędnie uważa, że było to blisko cywilizacji. Tymczasem miejsce to znajduje się w środku rzadko zaludnionych terenów, porośniętych gęstymi lasami, co w jaki sposób przypomina lasy Pensylwanii. Kiedy ludzie mówią o Pensylwanii, na myśl zazwyczaj przychodzą im Filadelfia i Pittsburgh i mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że duży kawałek Pensylwanii to niezamieszkany las. Gdy tylko wyjechać z dużych miast natrafia się na całe kilometry terenów leśnych. Jeden z największych lasów w Pensylwanii to Allegheny National Forest, który leży północno-zachodniej części stanu. Cała północno-środkowa Pensylwania, aż do Pokonos, to tereny zalesione. I podobnie jest w New Jersey. Kiedy ludzie myślą o New Jersey, myślą o Manhattanie. Tymczasem ten niewielki stan także w większości pokrywają lasy. Na całym wschodnim wybrzeżu USA jest wiele zalesionych obszarów. Są to przede wszystkim Apalachy, ciągnące się od górnego Nowego Jorku aż do Georgii i Florydy. W Pensylwanii łatwo się ukryć, i jeśli ktoś nie chce zostać znaleziony, jedzie właśnie tam. Miejscem w Pensylwanii, w którym działa Altman, jest Chestnut Ridge. Jest to najdalej wysunięte na zachód grzbiet w Laurel Highland lub Apalachów, które na zachodzie kończą się w mieście Pittsburgh. Chestnut Ridge zaczyna się w hrabstwie Indiana i ciągnie się na południowy zachód do Morgantown w zachodniej Virginii. Ma około 130 km długości, około 8 do 16 km szerokości i jest usiany wieloma małymi miasteczkami górniczymi, wioskami i osadami. Nie ma zbyt wielu większych miast wzdłuż Chestnut Ridge, ale są tam potężne lasy, w których dzieje się wiele dziwnych rzeczy. Las, który ciągnie się wzdłuż Czesna Trycz, to Forbes State Forest i działa tam wiele grup, które zajmują się kryptozoologią. Zanim eksplodowały media społecznościowe, było tam tylko kilku badaczy Bigfoot'a. Działał tam Stan Gordon, wieloletni badacz UFO i Bigfoot'a, i dr Paul Johnson. A teraz jest tam cała masa grup, w których jest 30-40 osób, które badają i publikują własne raporty o obserwacjach. I dlatego nie sposób dziś ustalić, ile takich obserwacji Bigfoota dokonuje się w tym rejonie. Zdecydowanym dowodem na istnienie Bigfoota byłyby badania DNA. Altman uważa, że takie badania zostały przeprowadzone w laboratoriach FBI, ale się ich nie ujawnia. I powód jest prosty. Nie ma niczego w bazie danych, co pozwoliłoby nam dopasować takie DNA i powiedzieć, czym naprawdę jest Bigfoot. Jedyne, co możemy zrobić z takim nieznanym DNA, to wykluczyć, czym ono nie jest. Więc jeśli takie DNA nie pasuje do niedźwiedzia, jelenia, lisa, kojota, jeżozwierza, szopa, to możemy powiedzieć, że to DNA zwierzęcia, ale nie wiemy, jakie to zwierzę. Nie wiadomo, czy istnieje centralna baza danych, gdzie zbiera się takie nieznane DNA. Takie badania przeprowadzała kiedyś dr Melba Ketcham i dr Brian Sykes z Uniwersytetu Oksforskiego. Oba te badania tak naprawdę nie dały konkretnych wyników. Badanie DNA dr Ketcham zostało wyśmiane przez społeczność naukową. Wiele osób twierdziło, że w zbadanych przez nią próbkach nie ma niczego, co by dowodziło, że wielka stopa istnieje. A zbadane przez doktora Sykesa próbki naprawdę pasowały do znanych zwierząt, z wyjątkiem hybrydowego niedźwiedzia polarnego, którego uważano za gatunek wymarły, a który został znaleziony w Nepalu. Poza tym wszystkie te badania nie udowodniły, że wielka stopa jest prawdziwa. I mówiąc szczerze, nawet jeśli istnieje baza danych takiego nieznanego DNA, to tak naprawdę dostarcza ona jedynie informacji, że badane próbki pochodzą od istoty biologicznej, która jest nam nieznana, bo nie została do tej pory zidentyfikowana. I nie dowodzi to, że próbka pochodzi od wielkiej stopy. Instytucje naukowe, uniwersytety, antropologzy, biodzy, chemicy w ogóle nie chcą się mieszać w tę sprawę. Jedynym naukowcem w USA, który oficjalnie zajmuje się Bigfootem, jest Jeff Meldrum. Dr. Jane Goodall uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że to stworzenie, takie jak Bigfoot istnieje, ale nie angażuje się w żadne badania. Dlatego takie badania prowadzą obecnie wyłącznie amatorzy, którzy nie mają odpowiednio dużo czasu na te badania ani pieniędzy, aby je prowadzić. Takich badań nie wspiera żadna instytucja. Problem z badaczami amatorami jest taki, że nie są przeszkoleni naukowo i nie zawsze potrafią prawidłowo zbierać dowody. Wszystko co robią, robią metodą prób i błędów. Dlatego większość dowodów, jakie zebrali amatorzy badacze, to dowody anegdotyczne i poszlakowe. Grupy badawcze, takie jak ta, którą stworzył Altman, ma w swoich zbiorach wiele włosów podejrzewanych, że są włosami Bigfoota i wiele odcisków stóp, ale naukowcy nie chcą się tym zająć. Do tego dochodzi zbadane za prywatne pieniądze DNA, określone jako nieznane. I jest to gotowy materiał badawczy dla nauki, która jednak odmawia swojego udziału w poszukiwaniach Bigfoota. Nie tylko odciski stóp świadczą o tym, że w danym rejonie pojawił się Bigfoot. W lasach stanu Washington, w Olympic Rainforest, w pobliżu wulkanu Mount St. Helens. Odkryto coś, co przypominało siedliska stworzone przez istoty takie jak Bigfoot, i potwierdził to Jeff Meldrum, który osobiście zbadał to miejsce. Odkryto tam szereg prymitywnych szałasów zbudowanych z patyków i trawy. Żadne zwierzę, jakie żyje w tym rejonie, nie buduje czegoś takiego. Nie można też powiedzieć, że te szałasy stworzył Bigfoot, bo może są one zwykłym oszustwem i zostały zbudowane ludzkimi rękami. Te tak zwane szałasy to często tylko kilka gałęzi drzew ustawionych za sobą tak, aby stworzyć literę X. Takie szałasy są niewątpliwie intrygujące, ale nikt nigdy nie widział, żeby wielka stopa robiła coś takiego. Najwięcej podobnych doniesień pochodzi z Alaski i ludzie faktycznie nagrywali i filmowali drzewa, które zostały wyrwane z korzeniami, odwrócone do góry nogami i wbite w ziemię z bryłą korzeniową sterczącą wysoko w powietrzu. A to były drzewa o wysokości od 3 do 5 metrów. Potrzeba czegoś o ogromnych rozmiarach i sile, aby to zrobić. Ale nikt nigdy nie widział, żeby wielka stopa to robiła, więc nie wiemy, czy to się dzieje naprawdę i czy jest to zbudowane przez wielką stopę. Prawdopodobnie 75 do 80% z tych szałasów można wykluczyć, bo powstały ze względu na pogodę i zostały ustawione w ten sposób przez wiatr. A niekiedy były nawet zrobione przez ludzi budujących w lesie takie szałasy Bigfoota po prostu dla zabawy. Tak więc nie wiemy, czy wielka stopa buduje to naprawdę, czy nie. Takie struktury są interesujące i fascynujące, ale nie można ostatecznie potwierdzić, że są związane z wielką stopą. Na coś takiego w okolicy Marble Mountain natrafili harcerze i filmowali to kamerą VCR. Była to intrygująca struktura zbudowana czyjąś ręką z gałęzi i trawy. Harcerze filmowali też okolice i udało im się zarejestrować ciemną postać na szczycie górskiego grzbietu. Postać stanęła i przyglądała się harcerzom co najmniej przez minutę, a potem zaczęła nerwowo wymachiwać rękami. Czy w tym przypadku można założyć, że całą tę historię wymyślili i stworzyli harcerze? Czy któryś z nich. Przebrał się za dziwaczną i groźnie wyglądającą postać, którą sfilmowali na górskiej grani. Nagranie harcerzy jest kiepskiej jakości i jest bardzo ziarniste, ale sfilmowana postać sprawia wrażenie czegoś ogromnego, co patrzy w dół na harcerzy i nie zachowuje się zbyt przyjaźnie. Jeden z najciekawszych filmów, na których uwieczniono Bigfoota, jest film Paula Freemana. Nakręcił on postać w lesie, którą w pierwszej chwili można wziąć za kroczącego na tylnych nogach niedźwiedzia. Ale jeśli się przyjrzeć jej lepiej, to gdy idzie, wyraźnie można zobaczyć długie ramiona zwisające po bokach jego ciała. Mówiąc o tym materiale filmowym, Freeman twierdził, że nagrał na nim trzy wielkie stopy: tego, który przechodził z prawej do lewej, a na samym końcu materiału filmowego. Miał jeszcze uchwycić drugiego Bigfoota, podnoszącego niemowlę i odchodzącego do lasu. Freeman zebrał prawdopodobnie jedną z najciekawszych kolekcji odlanych w Gipsie odcisków stóp Bigfoota. Niestety niedawno zmarł, ale jego syn przejął po nim jego zainteresowania. Kolekcja odlewów odcisków stóp Bigfoota, zrobiona przez Freemana, przyciągnęła wiele uwagi nawet wśród niektórych naukowców. Którzy studiowali film i gipsowe odlewy. Zgodnie z tym, co Paul powiedział przed śmiercią, był on pracownikiem leśnym w stanie Washington i bardzo dobrze znał ten obszar. I to właśnie tam dochodziło do spotkań z Bigfootem. Dlatego ciągle tam wracał. Przez to, że dokonał kilku obserwacji Bigfoota, każdego dnia zabierał ze sobą do lasu kamerę. Jego filmy są niezwykle wiarygodne, bo zostały nagrane analogową kamerą na taśmie filmowej. Dziś o taki realny film jest coraz trudniej, ze względu na łatwość tworzenia iluzji dzięki CGI. Wielu utalentowanych filmowców tworzy takie fejki, które czasami latami krążą po internecie. Czy można samemu wejść do lasu, podkraść się do BigFoota i go sfilmować lub choćby sfotografować? Teoretycznie jest to możliwe, ale dziś wchodząc do lasu tylko nam się wydaje, że poruszamy się po nim niezauważeni. Zazwyczaj jesteśmy świeżutkowy kompani, pachniemy wodą kolońską, a czyste ubrania detergentem. Cała leśna zwierzyna wie, że jesteśmy w lesie, a więc tym bardziej wie o tym Bigfoot. Mimo to dziś w USA coraz modniejszy staje się squatching, czyli wyprawy do lasu nie na grzyby, a w nadziei wyśledzenia Bigfoota. Nie ma sprawdzonej metody w jaki sposób zwabić do siebie Bigfoota i ludzie stosują różne rzeczy. Niektórzy tłuką kijem w pnie drzew, a inni przynoszą jabłka czy banany w nadziei, że skuszą tym Bigfoota. Jeśli w pobliżu jest wielka stopa, zazwyczaj natychmiast ustają dźwięki dzikiej przyrody. Robi się zupełnie cicho, ponieważ zwierzęta wiedzą, że w okolicy jest duży drapieżnik. Nic wówczas nie ćwierka, nie brzęczy, skrzeczy i nie wydaje innych leśnych dźwięków, gdy pojawi się coś dużego i drapieżnego. Jeśli coś takiego dzieje się w lesie, to jest duże prawdopodobieństwo, że jest tam coś, co nie jest typową częścią takiego lasu i wtedy trzeba być czujnym. Każdy badacz i poszukiwacz Bigfoota powinien mieć w swoim plecaku latarkę i taśmę mierniczą. Zawsze dobrze jest mieć pod ręką taśmę mierniczą, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy w lesie znajdzie się coś, co jest interesujące i warto to zmierzyć. Dodatkowo wypada mieć notatnik i długopis, aby móc dokumentować wszystkie zauważone i interesujące rzeczy. Niektórzy biorą ze sobą nawet zestaw do badania DNA. Trzeba też mieć przy sobie małą wysterylizowaną pęsetę, małą plastikową torebkę, kilka papierowych kopert, do których wkłada się znalezione okazy. A następnie wkłada się je do plastikowej torebki, aby były suche. Do tego potrzebne są rękawice lateksowe, ponieważ nie zanieczyszczają one żadnych znalezionych dowodów. Można też zabrać ze sobą wybrany sprzęt rejestrujący, noktowizor, cyfrowy rejestrator dźwięku, lornetkę, a nawet kamerę termiczną. Ludzie zazwyczaj do robienia zdjęć używają telefony komórkowe, ale zawsze warto mieć ze sobą zapasowy aparat. Jeśli ktoś ma aparat, który zapisuje zdjęcia na taśmie, nawet jeśli jest stary, to zdecydowanie sugeruje się jego użycie w takich badawczych okolicznościach. O wiele łatwiej zidentyfikować coś na negatywie i zobaczyć, czy coś na zdjęciu zostało zmienione. Cyfra jest oczywiście świetna, ale łatwo jest manipulować takim obrazem i najlepszym rozwiązaniem jest aparat na klisze. Altman w swoich poszukiwaniach Bigfoota zazwyczaj sprawdza te miejsca, które mają dostęp do wody, mają źródła pożywienia, naturalną osłonę przed pogodą i drapieżnikami. A także sprawdza historię takiego miejsca, czy pochodzą stamtąd jakieś inne udokumentowane raporty, które opisują wydarzenia do jakich doszło w promieniu około 15 km od wskazanego obszaru. Co pozwala przypuszczać, że w tym rejonie może się coś czaić. Dlatego warto jest się zapoznać z raportami o tym, co widziano w danym rejonie, który się bada. Popularność Bigfoota i innych kryptyt rośnie w USA z roku na rok i daleko przewyższa fascynację UFO. Na zachodnim wybrzeżu niemalże na każdej stacji benzynowej można kupić koszulkę lub inny gadżet z Bigfootem, a z latającym spodkiem znacznie rzadziej. Powstało tam także wiele muzeów, gdzie można zobaczyć rozmaite, często wątpliwej jakości artefakty i odciski stóp Bigfoota. Wydawałoby się, że ludzie fascynujący się Bigfootem jeżdżą także na spotkania ufologiczne. O ile społeczność UFO jest całkowicie w porządku z Bigfootem i możliwością, że istnieje pomiędzy nimi jakieś powiązanie, to większość tych, którzy interesują się przede wszystkim Bigfootem, uważa, że to po prostu nieodkryty naczelny i nie ma on nic wspólnego z UFO ani ze zjawiskami paranormalnymi. I tacy ludzie mocno przy tym obstają. Nie rozważają nawet możliwości, że jest to zjawisko międzywymiarowe, związane z obcymi, lub że jest to jakiekolwiek inne zjawisko paranormalne. Dla nich jest to po prostu nieodkryty naczelny i to wszystko. Tymczasem w Pensylwanii na początku lat 70., w latach 73-74. Stan Gordon badał długą serię pojawiania się wielkiej stopy i z jego obserwacji, opisanej w książce cicha inwazja wynika, że niektóre z tych przypadków były rzeczywiście powiązane z UFO, które widziano w tej samej okolicy w tym samym czasie, co Bigfoota. W jednym raporcie jest nawet mowa o Bigfucie zjeżdżającym z rampy UFO. W latach 70. było wiele takich raportów i nadal od czasu do czasu pojawiają się raporty, w których te dwa zjawiska są ze sobą powiązane. Ale w większości społeczność badawcza Bigfoota ma tylko jeden tok myślenia i nie bierze pod uwagę żadnych zewnętrznych możliwości. I wielu z nich otwarcie mówi, że nie można rozwiązywać jednej zagadki inną zagadką. Innymi słowy, nie można udowodnić istnienia wielkiej stopy za pomocą UFO, więc po co zawracać sobie głowę łączeniem ich ze sobą? Jest wiele osób, które są bardzo nieugięte w tej kwestii i odmawiają nawet rozważenia innej możliwości. Panuje przekonanie, że Bigfoot, mimo swoich rozmiarów i groźnej postury, jest dla człowieka niegroźny. Istnieje jednak kilka raportów, które opisują ataki Bigfoota na ludzi. Takie wydarzenie miało miejsce w Mount St. Helens Ape Canyon w 1924 roku, kiedy Fred Beck i kilku członków jego grupy poszukiwawczej zostało zaatakowanych przez nieznane plemię. Jeśli można to tak nazwać, bo z opisu wynika, że była to grupa Bigfootów, która próbowała włamać się do ich górskiej chaty. Albert Osman rzekomo został porwany przez Bigfoota w 1924 roku w Towa Inlet w Kolumbii Brytyjskiej i został zabrany daleko w góry, gdzie był przetrzymywany jako zakładnik przez 7 dni i mieszkał z rodziną Bigfoota. I oczywiście jest jeszcze słynna historia Baumana, którą opisał były prezydent USA Teddy Roosevelt w książce Wilderness Hunter. Bauman był traperem w latach 50. XIX wieku i twierdził, że on i jego partner od polowań byli prześladowani przez Bigfoota. Jego partner został w końcu zabity przez Bigfoota. Bauman znalazł jego ciało i miało ono złamany kark z dużymi śladami kłów z boku szyi. Istnieją historyczne doniesienia o tym, że wielka stopa jest agresywna i atakuje ludzi. Niektórzy ludzie zgłaszali, że wielka stopa szarżowała na nich, ale w ostatniej chwili z jakiegoś powodu się wycofywała. I to jest zachowanie podobne do tego, jak zachowują się małpy człekokształtne, co sugeruje związek pomiędzy jednym i drugim. W ostatnich jednak latach nikt nie zgłaszał spotkania z agresywnym Bigfootem. Istnieją raporty, w których świadkowie widzieli Bigfoota, który rozszarpuje jelenia, a nawet niedźwiedzia, ale zostawia w spokoju człowieka. Obok zazwyczaj niewyraźnych i rozmazanych zdjęć Bigfoota dostępne są także zrobione w lesie nagrania. Często takie nagrania są doskonałej jakości i jedną z bardziej interesujących kolekcji dźwięków Bigfoota posiada badacz zjawiska Ron Morhead. Dźwięki, które nagrał, przypominają dźwięki wydawane przez walczących ze sobą samurajów. Jego nagrania zostały udokumentowane i zbadane na uniwersytetach, które wysłano tam po to, aby dowiedzieć się, czy były sfałszowane. I są to nagrania bardzo przekonywujące. Morhead poprosił kryptolingwistę, aby spróbował rozszyfrować, jakim językiem porozumiewano się w tych nagraniach. I ekspert stwierdził, że te dźwięki z pewnością reprezentują jakiś język. I nie był to ludzki język, ale lingwista znalazł w nim spółgłoski, sylaby i słowa, które są wypowiadane w świadomy sposób. Morchet nagrał te dźwięki, kiedy był na leśnym kempingu i kryptozolodzy mają do niego żal, że nie wyszedł na zewnątrz z kamerą i nie filmował tych istot. Badacz twierdzi, że widział coś bardzo szybko poruszającego się pomiędzy drzewami, ale nie potrafił dokładnie zidentyfikować, co to było. Jest jednak przekonany, że był to właśnie Bigfoot. Nikomu nie udało się udowodnić, że są to fałszywe dźwięki lub że to jest jakieś inne zwierzę, i przez to zebrana przez badacza kolekcja jest bardzo przekonywująca. Dźwięki te zostały wydane nawet na płycie pod tytułem Sierra Sound. Altman także słyszał odgłosy Bigfoota wczesna trycz i nazywa je mruczeniem, ponieważ brzmi to tak, jakby trwała rozmowa. I dwie osoby rozmawiają ze sobą, słychać, że coś mówią, ale nie można zrozumieć, co mówią. Szukając Bigfoota, który doskonale ukrywa się przed ludzkim okiem. Trzeba wziąć pod uwagę to, że może on zamieszkiwać jaskinie. Jaskinie takie jak Black Onyx Cave czy Mammoth Cave są tak ogromne, że nikt nie dotarł jeszcze do ich końca. Dla Bigfoota takie miejsca to idealne schronienie, ponieważ panuje tam stała temperatura. Bigfooty mogą tam uciec także przed naturalnymi żywiołami. Mogą się tam ukryć, ponieważ niewiele osób chodzi po jaskiniach. W samym tylko rejonie Chestnut Ridge znajduje się 30 do 40 jaskiń. Niektóre z nich są ze sobą powiązane i ciągną się pod ziemią całymi kilometrami. Logicznie rzecz biorąc, jeśli ktoś nie chce być widziany, chce przemieszczać się z miejsca na miejsce i wie o tych jaskiniach, to jest to idealne, najbezpieczniejsze miejsce. Które pozwala się przemieszczać, nie będąc widzianym ani zauważonym, i pozwala dyskretnie wyjść w innym miejscu lasu. W pacyficznym północnym zachodzie niemalże każda większa góra jest uśpionym wulkanem. Gdziekolwiek spojrzeć, to widać tam wulkany, a pod nimi znajduje się sieć tuneli lawowych, które są połączone ze sobą. Ten rejon to jeden z największych obszarów obserwacji Wielkiej Stopy na świecie, co łączy się z możliwością, że istoty te żyją w podziemnych jaskiniach i tunelach. Ale nie tylko Bigfoot interesuje Ricka Altmana. Okazało się, że dom, który kupił wczesna Trycz w 2017 roku, jest nawiedzany przez Poltergeista. Już w ciągu pierwszych kilku dni po wprowadzeniu się do tego domu, podczas rozpakowywania pudełek, Altman wraz z żoną usłyszał huk w jednej z sypialni. Erik, myśląc, że to kot lub pies, który być może przewrócił pudełko, poszedł zbadać sprawę, ale na miejscu zastał wszystko w najlepszym porządku. W pierwszym lub drugim tygodniu po wprowadzeniu się do tego domu, około 2.30 w nocy, obudził go dźwięk otwieranych i zamykanych drzwi. Kroki idące korytarzem od sypialni w kierunku schodów. Eryk pomyślał, że to wstał jego syn. Zawołał go po imieniu, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Zawołał go jeszcze raz trochę głośniej, ale nadal odpowiedziała mu tylko cisza. Pomyślał więc, że pójdzie to sprawdzić i wyraźnie usłyszał kroki schodzące po schodach do piwnicy, a potem usłyszał, jak zamykają się drzwi garażu. Altman szybko zbiegł po schodach, ale nikogo tam nie zastał. Uznał, że to wszystko mu się przyśniło. Ale niedługo potem zaczęły się pukania w ścianę sypialni. Nie były to zwykłe pukania, a mocne uderzenia. Takie, jakby ktoś z drugiej strony walił w ścianę pięścią. W tym czasie drzwi w całym domu zaczęły się zamykać i otwierać, światła włączały się i wyłączały. Telewizory także zaczęły się same włączać i wyłączać. Wszyscy domownicy słyszeli, jak coś wali w domu, ale nie było na to żadnego wytłumaczenia. Pewnej nocy, w październiku 2019 roku, żona Altmana leżała już w łóżku, a jego syn spał w swojej sypialni. Nagle obudził ich potężny huk w kuchni. Altman wstał, żeby dowiedzieć się, co się dzieje, ale jego żona weszła tam pierwsza i wykrzyknęła: O mój Boże! Okazało się, że jedna z szafek kuchennych została oderwana od ściany i spadła na środek podłogi. I takie rzeczy trwały przez następne 3, 4, a nawet 5 lat. W domu zrobiło się trochę spokojniej, odkąd przyszło tam kilka osób i odprawiło kilka rytualnych błogosławieństw. Ale nadal coś puka w ścianę, i telewizory wciąż same się włączają i wyłączają. Psy altmanów często gapią się w nicość, warczą i szczekają, bo widzą coś, czego nie widzą właściciele domu. Czasami słychać kroki na korytarzu, jak to się już zdarzyło wcześniej. Drzwi się zamykają, a w domu nie ma nikogo oprócz domowników. Altmanowie rozmawiali o tym z sąsiadami i przeszukali internet, aby dowiedzieć się, czy ktoś umarł w tym domu. Okazało się, że nikt tu nie zmarł, ale działalność paranormalna się nasilała. Co jakiś czas ktoś dzwonił dzwonkiem do drzwi domu, ale po otwarciu drzwi nikogo nie było. Problem polegał na tym, że dzwonek u drzwi wejściowych od lat nie działał. Altmanowie dowiedzieli się, że na ulicy, przy której mieszkają, doszło do kilku samobójstw, ale nie jest to wyjaśnienie na działanie poltergeista. Nie mogąc sobie poradzić ze zjawiskiem, Altman zaprosił do siebie pięć lub sześć grup paranormalnych, aby przeprowadziły własne śledztwa. W trzech z tych grup, w ich skład wchodziło medium. Dwie z nich były złożone z wyświęconych duchownych, którzy poświęcili i pobłogosławili dom altmanów. Te działania bardzo mocno spowolniły działalność poltergeista. Paranormalna aktywność nie rozgrywała się tak jak wcześniej każdej nocy, ale najczęściej raz w miesiącu, a czasem raz na kilka miesięcy. Ta aktywność jednak czasami się nasilała i dzieją się tam trzy lub cztery rzeczy w jednym dniu, a potem wszystko się zatrzymuje i przez dłuższy czas panuje spokój. Altman już przywykł do tej dziwnej aktywności w swoim domu. Stara się nie oszaleć i nie zostać Jackiem Nicholsonem z filmu Lśnienie. A ja mam nadzieję spotkać Altmana na organizowanej przez niego imprezie Bigfoot Camping Adventure, która rozgrywa się w Farmington niedaleko granicy ze stanem West Virginia w pierwszym tygodniu września. W tym czasie wielu z Państwa będzie także w lesie szukając grzybów, i kto wie, może warto uważniej przyglądać się otaczającej nas przyrodzie, bo kryje się w niej coś, co sprawia, że przez plecy galopuje dreszczyk emocji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Mówił kres miekina.